Siema dziki. Normalnie umie pod chatą. Dobrze. Dobra, jadymy na miejscu nową. Patrzcie, rower spakowany, nowe narzędzia. Dziki są, będziemy dzikować kurwa w lesie. A jak? Beta odpalana i elo. Spierdalam z tobą, zaraz pokieruszują cały samochód. Rower wyciągnięty. I teraz tak. Począwszy od tego Leroy Merlin. Dla lasu z pomysłem, standardowo tak. Nowa miejscowa, jakieś nowe narzędzia. Łopata 15, dwie pary grabek 30. Tyle wystarczy, aby cokolwiek zacząć na jakimś nowym miejscu. Nowym miejscem jest ta góra. I tam będziemy wszystko robić. A co będziemy robić, to na razie zobaczycie w swoim czasie. Zabieram te rzeczy i widzimy się na górze, wariaty. To jest podstawa do zrobienia każdej kurcze trasy. Sprzęty są, trasa do odsunięcia jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyjdzie jak najlepiej, bo musi. To co? Syczka going, kawasiory. Moc przyciągania grawi do ręki. Co, ja myślę, żeby na razie to, co ci pokazywałem na chacie, co jeździłem. Tam jest ta hopka jakby. Tak się odradza. Beka, grawie pod dupę i jazda, nie? Nic no, to jest fajna ziemia. Zobacz, to będzie sekunda. Profesjonalny grabarz. Kurwa, wariacie. Dobra, tak będzie wyglądała nasza praca, a ja puszczam timelapsa. Timelapsik sobie poleci. Pytacie mnie, jak robić trasy. Idziesz do lasu, szukasz górki, grabie w dłoń i jazda, nie masz ścieżkę. Proste. Ale to będzie hopa. Ty, no tu jest super. Dobra. No kurwa, ja tam na płaskie. Tu jest taki mały cmyczek, już ktoś tutaj coś robił. Tylko tego garba trzeba wyjebać, nie? Przecież ja tam będę lecieć. Kozak jest. Ja przy tym napędzie, to ja tam na płaskie mogę dolecieć. No, ja tam się wkleiłem raz. Udało mi się wkleić w tą skarpę na dole. Fajnie, no tutaj widać, ktoś już coś kiedyś robił, ale nie będę tego dotykał. Ja sobie całą zimę zbiorę stąd i tutaj będę wsypywał na górę. Ale to czas pokaże jeszcze. Na spokojnie, na razie się podsłania traski. Takie ładne słoneczko. Lądowanie już zrobione. Teraz trzeba pociągnąć ciężkę tam i później w lewo. I później się cofniemy. Zobaczymy. Może się już coś pojeździ. Na razie wygląda to sowicie. O, grabki chodzone są. Nie, nie, nie. Zaraz je zajedziesz. Jazda. Nie, ta jeszcze ścieżka jest fajna. Ale to jak sobie to pojedziemy sobie, to się obszaje jak tutaj. O kurwa. Widać, że gamer.
Chcesz mieć zajebistego skina w CSGO? Zapraszam do Leroy Merlin, tam 15 zł, najlepsza kosa. Proszę bardzo. Ewentualnie miotło do ochrony. I si! Tu się zaczyna. Yo! I co, ciężko? Nie ciężko. 20 minut i jest zrobione. Oczywiście jak masz ziomeczka dobrego jak ja, tak? Jest zawsze o dwa razy, o połowę szybciej. No ale pięknie ścieżka odsłonięta. Tu też się pociągnie ścieżkę. Tu w ogóle jaka hopa, ty! Ty! Tu hopa. Ojoj! Ty! Ej, tu też jest fajnie i tam jest normalnie banda. Tam jest normalnie banda, stary. Nie no, ja muszę to zobaczyć. Tutaj, chyba ty. Tutaj, o, drzewo leży. Ty, ale tu jest ścieżka zajebista. Dobra, jestem na bajku. Rozmachujemy troszeczkę rączki. I jedziemy z tym. Ej, ale tu jest naprawdę fajnie. Jadę, Michał! Ej, tu jest grubo, naprawdę. Kozak. I dużo nie było trzeba roboty. Idziesz, szukasz miejsca i essa robisz. Patrz, taka hopa, nie? Nic tu nie ma, a i tak lecisz. Fajnie jest. Zaraz tamtą się uaktywni. Essa. Teraz drugą ścieżką pojadę. Która jest świeżynką, wcześniej nie widziałem. Ogień. Tu może być ciasno trochę. Ej, jest fajnie. Ej, dobra, nie jadę dalej, bo mi się nie chce wchodzić. Ale no, też jedzie fajnie. Nie, no dobra, co tutaj jest? Muszę to zobaczyć. Normalnie tutaj cyk. Ale gaja. Ała, 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 nie bij. Wariacie. Jedziemy tą traskę? Okej, okay, no to ja się przejadę. Chcę coś nagryć, kurde, bo ile można grabić. Chcę się też pojeździć. Co? Okej, okay. Ja lecę tu. Co teraz odgrabiłem? Pyk. Powolutku. Ej, drzewo. Hopka. Hop. Hop. Essa. Essa. O kurwa. Dobra, zatrzymuję się, bo te krzaki mnie dobijają. Jedziemy czy jeszcze odpoczywamy? Jedziemy. To jedziemy. Jadę. Jadę na wprost. Ale fajnie. Rozpierdol. Zajebiście to jest. Podoba mi się w chuj. I tam jeszcze będzie można pociągnąć coś. Ale traskę będę ją w chaty, kurwa. 10 minut z domu do tego miejsca. Bravissima, pięknie jest. To mi się podoba. Co, fruniemy na dół? Jeszcze później jeden zjaździk i kierujemy się ku powrotowi. Czy chcesz dłużej zostać jeszcze? Nie, dłużej nie, bo ja się nic nie widzę. Okej, okay. Jest 17. Ja już mam rozdzielczość 480, jak jadę. Czekaj, 800 na 600 chyba. Najgorzej jest. Dobra. Ja tą lewą ścieżką sobie pocisnę. Lewo? Lewo, bo też jest... Lewo jest zajebista. Lewo. Lewy jest? Nie jestem, ale ścieżkę wezmę. Hopa.
jeb! Ała, ała, jebane kiki, na flacik. Jeb, 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 ała, ała, ała. Dobra, panie, żegnamy się z tą zajebistą miejscową. Fajnie, dużo zrobiliśmy. Bye, bye. Dużo zrobiliśmy. Wracamy do autka i ja jeszcze jutro tutaj zalecę po swoich sprawach i coś jeszcze może tutaj przydziałam z grabiami. Ale zapowiadać? Kuba, grabie! Grabie, let's go, let's do this shit. Dobra, idziemy jeszcze. To takie ala pożegnanko z wami, ale jeszcze coś dla was mam. No bo jestem po drugiej stronie z tej górki. A górka ma zawsze parę stron. I zaraz będziemy zjeżdżać jeszcze. Jupi! Także coś fajnego jeszcze na do widzenia. Narzędzia schowane. Jakąś tam dziurkę znalazłem. Liść mi przykryłem. Jessa. Tak? Co? Wykrywać dziurek. Michale, czy mnie tutaj wpuścisz, bo... Nie! Aj, no właśnie, nie mnie wpuściłeś. Hopsa! Wow! Uhu. I fajna góreczka, no do widzenia. Proszę bardzo. Dzień dobry! Uhu. Essa, fajnie! Uhu. Ciągnie na wprost, nie? Essa, zajebisty dzionek, fajny, jakby podwieczorek. Beta stoi, Skoda stoi. A my się żegnamy. Fajnie było. Fajnie było. Jeszcze to nie jeden film z tego miejsca. Także co? Dzięki Michał za pomoc. Zrobimy coś z tego zajebistego. Ale ja żegnam się z wami i do zobaczenia.